jak już powiedziałam o rzeczach, do których można przypiąć smycze, to teraz może o samych smyczach. Jeżeli chodzi o smycze automatyczne, bo jest ich najmniej, no to mamy taką, zwykła, klasyczna, to jest ten stary standard, bo wydaje mi się, że ten nowy wyglądał, ten stary po prostu, wydaje mi się, że wyglądał trochę inaczej, ale w sumie nie pamiętam już, bo dawno w sumie kupowałam tę czarną, bo to było 5 lat temu, aczkolwiek były Biedronce po 3 dyszki, więc nieduże pieniądze, a smycz bardzo fajna. No i druga smycz Wario, wygrana w konkursie, do niej mamy też pojemniczek, do niej mamy też jeszcze te dwie końcówki. Ona świeciała, ale nie, dobra, świeci, tylko tego nie widać. Aczkolwiek mamy tę końcówkę i tę podstawową. A jak już mowa o pojemniczkach, to oczywiście pamiętajcie, by zbierać odchody waszych psów, bo to źle świadczy o ogóle psiarze, psiolubnych osób, więc my mamy kilka tych pojemniczków. Ja osobiście bardziej, jak idę gdzieś na spacer, to biorę sobie całą rolkę woreczków w plecak lub worko-plecak w zasadzie to się nazywa. Ale jednak mamy te pudełeczka. Tutaj mi się odczepiło, muszę przyczepić do Flexi. Więc pamiętajcie, by sprzątać. Jest ich naprawdę różnorodny, jest wybór. A to jest chwila, nie jest to takie straszne. No i oczywiście mamy też zapas woreczków. Polecam worki z Zooplusa, bo dosyć ładnie pachną, więc nie śmierdzi tak odchodami waszego psa. No i są tanie, bo na przykład u nas rolka woreczków kosztuje około 2,50. Mrusiu, 2,50 do 4 zł. A tam macie za piątaka cały taki, całą paczuchę. Lecąc dalej do smyczy, no to tak jak mówiłam, mamy do kompletu, to jest ta od obróżki tej z Biedronki. Tutaj mamy smycz z Zooplusa, ona jest z Huntera, Hunter EcoSport, o ile dobrze pamiętam. Polecam, bo jest bardzo wygodna, no mogłaby być troszeczkę dłuższa, bo ma 2 metry, ale nie ma też tragedii. Tutaj obróżka, smycz z Tatra Pet bodajże, Tatra albo Lolo, Tatra chyba. W każdym razie możecie napisać w komentarzu, jeżeli wiecie, bo ja już nie maniakuję aż tak intensywnie, teraz bardziej się skupiam na rzeczach, które są mi naprawdę potrzebne, a niektóre mi się podobają. Dalej, tutaj mam smycz plecioną przeze mnie jedną i smycz plecioną przeze mnie drugą. Ksyla na nich czasami chodzi, ale raczej jednak polubiłam się z tą smyczą, tę smyczą z Zooplusa, tą z Huntera i raczej na niej chodzi. Tutaj mamy też smycz do kompletu, którą kupowałam do obróżki tej różowej, tej cieniutkiej. Też jest dosyć wygodna, powiem wam, że rozważam, czy kupić czarną. Ale to raczej kupię, gdy dopiero mi się ta z Huntera zniszczy i nie będę miała w planach najbliższych zamówienia z Zooplusa, bo jednak Zooplusa opłaca się bardziej zamawiać, jak zamawiam większą rzecz, znaczy większą rzecz, za większą kwotę zakupy, wtedy mam darmową wysyłkę i tak dalej, więc okaże się. Tutaj mamy też ringówkę, ponieważ ja kiedyś interesowałam się handlingiem psim, jeździłam na wystawy, ale to była jedna wielka katastrofa, ponieważ jednak lepiej się pracuje z psem, z którym macie kontakt na co dzień, niż z psem, którego poznajecie na wystawie lub chwilę przed. Tutaj mamy linkę treningową. Ja ją kupiłam ze względu na to, że w niektórych miejscach lepiej nie spuszczać psa, chciałabym jej zapewnić troszeczkę więcej swobody niż na 5-metrowej smyczy, więc kupiłam linkę. Generalnie taką radę wam dam, że jeżeli macie już kupować linkę, to nie róbcie tego błędu co ja i nie kupujcie cienkiej linki. No i smycz to jest ulubiona smycz moich rodziców. Oni najczęściej na niej chodzą, ja raczej jej nie lubię, nie przepadam. To jest smycz z Hubby, ją kupiłam jeszcze przed Kseną, ponieważ kiedyś chciałam mieć Labradora. I tak, wiem, że się mówi Labrador, ale wiele osób właśnie popełnia ten błąd i mówi Labrador, czy tam Labrador. Tak, chciałam mieć Labradora, ale mam Ksenkę i się z tego cieszę. Lecimy dalej.